bez skrzyni. Spójrzcie, jak teraz fajnie sobie zmienia biegi. Na razie nie trzymam kickdownu, więc sobie zaraz go zmieni. Leci sobie do chłodniczki i przechodzi przez chłodniczkę, wraca sobie do zbiorniczka. Więc lusterka jest w ogóle nie powiązana z naszą robotą. Dziada, spójrzcie, ile syfu i jaki dziwny proszek z tego wylatuje. Tak głupiał, że on w ogóle go nie ładował, 12 V tylko. Po chwili wskakiwało, jak go odpalimy jeszcze raz na 15. No i temat rozwiązany, że on nie będę pokazywał na mierniku, bo nagrywałem też o tym TikToka, więc tam możecie zobaczyć. Tutaj dałem sobie kabelek masowy tak na szybko, bo to auto musi zaraz zrobić trasę. I teraz już ładowanie się zgadza, prąd przewodzi, będzie ładowało akumulator na tyle, co ładować powinno. Taki temat, dzielę się też tym, bo widziałem, że na forum nikt tego nie rozwiązał. Tam jedna osoba napisała, że to chodziło o akumulator, że trzeba go po prostu naładować. No troszeczkę racji miał, ale jakby poprawił to, przez co on się nie doładowuje, to by się sam doładował. Więc wystarczyłoby po prostu znaleźć lusterkę. Tak jak ja tutaj, ja go nie będę ładował, bo on się teraz sam po prostu naładuje do tej wartości, co być powinno. Ze względu na to, że teraz będzie dostawał odpowiedni prąd. Chwilowo jestem na wyjeździe w Słubicach i tak się przyglądam tej wodzie. Powiem wam, że telefon tego nie oddaje, ale tutaj wszędzie, gdzie po prostu coś było, płynie woda. Tutaj jest jakby most, który łączy granicę niemiecko-polską, więc tak naprawdę jadąc sobie mostem przekraczacie granicę. Ja tutaj akurat w hotelu teraz śpię w Niemczech, to mam na takie fajne bazary tutaj 9 minut drogi i tak sobie właśnie z buta teraz chodzę i patrzę. No i przerażające jest to, jak patrzę na tą wodę, jak to tutaj wszystko pozalewało, jak to zabrało ludziom majątki i w ogóle. Naprawdę zachęcam do wspierania zbiórek, bo ci ludzie stracili z dnia na dzień wszystko, a wiadomo, jak działają ubezpieczalnie w Polsce. Więc no tak to wygląda, też tam wspieram, jak coś tam mogę, to zawsze udostępnię i wesprę. Więc no, niewyobrażalna siła wody. Jak to ile razy słyszałem, że ogień zawsze opanujesz, ale wody nie. Dostałem tutaj właśnie Skodę po remoncie silnika i tutaj mieliśmy za zadanie wziąć i wgrać kompletnie nowy soft silnika z podniesieniem mocy, z DPF-em, z EGR-em wyłączonym, bo auto śmiało DPF-a wyłączonego, ale najprawdopodobniej nie do końca skutecznie, więc zostało wszystko zrobione. No i też był problem, że zbyt szybko auto zmieniało biegi, więc zrobiliśmy mapę skrzyni. Spójrzcie, jak teraz fajnie sobie zmienia biegi. Na razie nie trzymam kickdownu, więc sobie zaraz go zmieni. O, na wyższych obrotach o wiele lepiej dla skrzyni. Na pewno wpłynie to na wydłużenie żywotności pracy skrzyni biegu, bo od razu podnieśliśmy te ciśnienia. No i wszystko ładnie bangla, więc niedługo auto do oddania. Pokażę wam tutaj Forda, który naprawdę zjadł u mnie bardzo dużo nerwów. Mianowicie przyczyną była od początku poduszka głównego, ale to auto było naprawdę długi czas nierobione, ma 300 tysięcy przebiegu i było troszkę, powiedzmy, zaniedbane. W maglownicy z lewej strony spadła guma i zatarł się przez to magiel. Miał bardzo duże róże, srebro z niego wyciekało. Były zrobione końcówki, drążki, też były luźne, jakieś tam łączniki stabilizatora, jakieś tam tego typu inne rzeczy. To wszystko zostało porobione, ale został taki dziwny dźwięk, że jak się przejeżdżało prawym kołem przez jakąkolwiek nierówność, to było nawalanie takie gumowe, jakby amortyzator walnął. No ja tutaj cały czas czegoś szukałem, nie mogłem znaleźć. Już założyłem amorka, sprężynę nową, bo też już była zardzewiała. Za te ogólnie elementy to ja nie byłem już od klienta kasy, tylko za to, co po prostu było uszkodzone. No ten amorek poszedł, po prostu już byłem zdesperowany. Czasami takie rzeczy, jakieś zaganiane i takie najłatwiejsze rzeczy pomija. I spójrzcie, co było usterką. Usterką było to, że tutaj na gumie poduszka sobie uderzała tu wytartym elementem o te aluminium i dlatego przynosiło takie dziwne wibracje i dlatego uderzało tak jakby co kawałek gumo, jakby się coś odbijało o metal, tak jak jest uszkodzony amorek. Dokładnie ten sam objaw co amorek. Ile tutaj ludzi tego szukało, dwie stacje diagnostyczne i tak, i owaki, szarpaki, i wszystko. No nie mogliśmy ustalić, co to puka. Okazała się poduszka silnika, więc powiem wam, że czasami są takie rzeczy absurdalne, takie błahe, no ale których szukamy. Gdzieś mamy klapki na oczach, że gdzieś w okolicy amorka i jakby nic innego nie bierzemy pod uwagę, a na koniec wychodzi, że poduszeczka. No ale na szczęście Fordzika oddaję, jadę go tylko wymyć,
wyczyścić pod maską, bo jest troszeczkę brudny i mam nadzieję, że jeszcze długi czas po latach. Przyjeżdża do nas klient na reklamację po wymianie rozrządu, że coś mu się dziwnego dzieje z układem chłodzenia. Co jakiś czas, że musi dawać płynu, że pokazuje, że nie ma płynu w zbiorniczku, się odkręci, płyn jest. Zrobiliśmy test na CO2 negatywny, czy już czeka pod głowicą OK. No i gdzie tutaj szukać? No tak na pierwszy rzut oka patrzę, że w sumie no uszczelka ok, sprawdzamy powrót na zbiorniczek, z powrotem kompletnie nic, zero w ogóle nic nie leci, aczkolwiek auto się nie gotuje, ja tam nim się przejechałem normalnie, 90 stopni osiągnął, wszystko wyglądało w porządku i spójrzcie rurkę, może wam wyostrzę, to będzie lepiej widać, o, kompletnie zapchana. Ona siedzi sobie tutaj w aucie, o tak dokładnie, i to jest jakby już powrót z chłodnicy, ze wszystkiego innego, tu też jest taki zaborek, też go sprawdziłem, leci sobie do chłodniczki i przechodzi przez chłodniczkę, wraca sobie do zbiorniczka, więc lusterka jest w ogóle nie powiązana z naszą robotą i teraz zapytacie się, dlaczego to się działo teraz po naszej robocie, już wam tłumaczę. Działo się to dlatego, że my w sumie zalaliśmy płyn, podejrzewam, że zbiorniczek był pełen, ale się nie odpowietrzył, z tego względu, że po prostu nie miał powrotu, a wcześniej system był odpowietrzony, tylko nie było dobrego obiegu, ale płyn miał, jakieś tam krążenie miał, dlatego nie gotował się ani nic i ciągle ktoś jeździł tutaj z nieświadomością, że układ chłodzenia w tym aucie był niesprawny, więc tak naprawdę jak teraz tak myślę logicznie, to on cały czas się mógł zagrzewać, przygrzewać, pomimo tego, że na liczniku pokazywało dobrą temperaturę, bo to mierzy w jednym punkcie, to w innych punktach mógł się gotować i przez to nawet mogła strzelić głowica. Więc jeżeli się nic nie stało, to tylko się cieszyć. Szykuję sobie właśnie swoje auto na wyjazd, Passacika, i on tutaj ma taki problem, że jakby wypalał DPF, ma podniesione obroty i to od jakiegoś czasu zaczęło się w sumie robić. Tutaj macie, że niby ładuje 14V i w błędach jest taki dziwny błąd, napięcie akumulatora jazdy sporadyczne, coś takiego, i widziałem, że dużo osób przerabiało ten temat i nie mogło znaleźć. I wam pokażę, co tak na szybko ustaliłem z tym, bo to w sumie bardzo ciekawy temat. Auto jakby nie było, ma podniesione obroty. Jak sobie tutaj sprawdzimy na akumulatorze, ile ładuje, to ładuje tylko 13,40. Bo tak po chamsku na szybko wbiłem się tutaj, już ma 14. Czyli świadczy to tym, że już bezpośrednio na klemie, o, tak jak ja tutaj dotknę, jest ubytek ładowania. Czyli musimy dać dodatkową masę do akumulatora. Zakupka nie przewodzi masy. I stąd te całe cuda. A na forum widziałem 5 osób z tym samym problemem i nikt nie znalazł rozwiązania na to. Więc tutaj dołożę sobie tylko drugą masę do budy i po problemy. Ale ciekawe. No znalazłem to szybko. Aczkolwiek ten błąd zaczął się nasilać, od jakiegoś czasu nasilać. Coraz bardziej mnie się to zastanawiało. Zaraz zmierzymy ładowanie po mojej przeróbce. Majsterek właśnie patroszy dziada. Spójrzcie, ile syfu i jaki dziwny proszek z tego wylatuje. O, widać jak ładnie leci. Ale co to jest? Ciężko powiedzieć. Jest to na pewno kompletnie zapchane. Teraz pomyślicie, co to jest? Jeżeli sobie przypomnicie, kilka TikToków wcześniej, czy tam filmów, robiliśmy John Deere'a, gdzie sobie Państwo nasypali proszku do właśnie uszczelniania i po jakimś czasie zatkało tak układ, że w tym John Deere gotowała się skrzynia, bo to też jest jakby no, na jednym chłodzeniu. I tutaj jest ta sama historia. Auto miało coś z głowicą, czy uszczelkę, czy głowicę i dodali takiego uszczelniacza z takimi pyłkami i to właśnie zatkało te wężyki. Powiem Wam, one są nie do depchania. Jak sobie tam zobaczycie, to wszystko nadal zapchane, tutaj tak samo, więc postanowiliśmy inny wężyk założyć, a ten po prostu zamówimy nowy i z nowym wężykiem będzie to założone i poprawnie układ będzie funkcjonował. Na razie robimy na skróty, bo Pan potrzebuje auta, zakładamy po prostu taki wężyk, robimy małą przeróbkę i robimy to na krótko i zaraz będzie, pokażemy w sumie, że też to chłodzenie teraz wróci. No i tutaj macie czarno na białym, że zadziałało, auto się już odpowietrza, powrót wrócił, a powrotu nie było wcale, więc jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jak to mówię. Reasumując, nie wszystko co wydaje się logiczne, że daliście auto na rozrząd i po rozrządzie coś się dzieje, to nie zawsze tak wychodzi.
I trzeba na spokojnie, bo raz jak przychodzi zdenerwowany klient, to potem jeszcze go inaczej traktuje. Mam tu już pokupowane części do A4B9, którą będę właśnie składał, bo kupiłem sobie na handel. A wam jak zawsze polecam Prido Full HD, 2K, 4K, nowa taka linia kamerek Easy, które wyszły, bardzo tanie, małe, fajne. Kupicie je w Media Expert lub u mnie przez sklep, link macie w opisie i tam macie też kod rabatowy, jakby komuś się przydał, więc macie sobie zamówić albo z internetu, albo gdzieś u siebie na mieście w sklepie. Bardzo fajne kamerki, godne polecenia. Przyprowadzili mi tutaj taką śliczną A4B9 i motyw tutaj był taki, że auto pokazywało błąd od ładowania akumulatora. I teraz śmieszna sytuacja, bo akumulator pan mówi na pewno nie, bo jest nowy. No i nowy akumulator jest uszkodzony, a jest uszkodzony przez to, że ktoś go nieumiejętnie zakodował i to właśnie wpłynęło na jego szybkie uszkodzenie. I tak naprawdę on tutaj do mnie przyjechał, to on tak głupiał, że on w ogóle go nie ładował, 12V tylko, po chwili wskakiwało, jak go odpalimy jeszcze raz na 15 i sprawdziłem sobie parametry akumulatora i niestety akumulator jest, pomimo tego, że jest niby naładowany, to nie wszystkie parametry, które powinien trzymać, się trzyma, czyli my musimy tak złożyć nowy akumulator, musimy to wszystko poprawnie zakodować i dopiero wtedy będzie miało to ręce i nogi, więc tutaj ktoś to źle zrobił. A na dodatek jeszcze ktoś źle podniósł ciśnienie oleju, jeszcze będziemy ciśnienie oleju podnosili, więc to naprawdę mamy troszeczkę poprawek w tym samochodzie. W sumie już mam auto oddane. Głównym problemem było to, że ktoś zamiast zakodować 95 tak naprawdę wartość akumulatora mocy znamionowej, to ktoś zaprogramował na 7 i po prostu przez złe zakodowanie to wszystko tak naprawdę źle regulowało prądem, a zostało to ograne. No i teraz mam już swoją maczureczkę i będę musiał też poskładać, żeby nie robił jak z Mercedesem, że będę to wszystkie auta robił, a swoje odkładał, więc teraz już sobie maczurkę i bierzemy się za blachareczkę. To już zobaczycie w następnym odcineczku.